Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Postanowiłem wam nakręcić krótkiego vloga. Coś nie mogę się zebrać do nakręcenia Q&A. Jakoś brakuje mi czasu na wszystko. Teraz, jak wiecie, święta się zbliżają. Już niedługo, praktycznie za tydzień. No i teraz biegam po sklepach, szukam jakichś prezentów i tak dalej, więc coś nie mogę się zebrać w ogóle do nagrywania. Dlatego tak mało filmów, coś ostatnio na moim kanale. Ale postanowiłem nakręcić wam vloga i odpowiedzieć wam chociaż na jedno pytanie, które mi zadawaliście pod tym filmikiem do Q&A. Mianowicie, już pewnie widzieliście w tytule, co się dzieje ze mną i z doktorem Radianem. Zresztą doktor Radian też już nakręcił o tym filmik i powiedział wam, o co chodzi. No, z mojej strony mogę wam powiedzieć, że jest wszystko ok, nie było między nami żadnej kłótni, mamy ze sobą kontakt normalnie, piszemy na Facebooku, więc no nic się nie dzieje, tam wyjaśniliśmy sobie parę spraw, ale między nami nie było żadnej wojny ani nic takiego, więc trochę nie rozumiem, dlaczego większość z was nagle pyta się, czy my się pokłóciliśmy, co się z nami dzieje i tak dalej, więc jest naprawdę wszystko w porządku. Tak samo jest z Kruszyną, bo ktoś tam napisał, że też się pokłóciłem z Kruszyną, czy coś takiego. Także nie, z Kruszyną też mam normalnie kontakt, piszemy ze sobą na Facebooku, więc jest ok. Co tam? Aha, zauważyłem wczoraj, że wyskoczyło mi 11 tysięcy subskrypcji już ponad, za co bardzo wam dziękuję. I pomyślałem sobie, że może coś nagram dzisiaj na wrocławskim rynku, bo mam w planach. A czy to wyjdzie, to nie wiem jeszcze. Postaram się nagrać wam jakiś taki filmik fajny. Nie wiem, czy wiecie, ale jest bardzo fajny jarmark i choinka i w ogóle takie pierdoły, więc może coś tam fajnego nagram. I co? Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałem wasze wątpliwości. Więc powtarzam jeszcze raz, między mną a doktorem Radianem i Kruszyną jest wszystko ok, także możecie być spokojni, możecie spać spokojnie. Dobra, ja uciekam, pozdrawiam was wszystkich, bo muszę ogarnąć te przesyłki, które ostatnio do mnie przyszły, a że dzisiaj mam dzień wolny, więc chcę to zrobić. To tyle, trzymajcie się, boom, cześć!